3, 2, 1, 31, a dokładnie 10:10, czyli zaczynamy. Panie i panowie, razem z nami już arbitrzy, którzy poprowadzą to spotkanie. Witam serdecznie panią Sonię Kowal, witam gorąco pana Wiktora Jędrusika i witam również... Łukasza. Tak jest, bardzo się cieszę, że jesteście, życzę miłej pracy, a teraz już zapraszamy na boiska. Po jednej stronie siatki, from New Zealand, player number one, i nie zwalniamy tempa, player number two, kolejny mecz. Marie Polly. Welcome to Myślenicę. Numer jeden i oczywiście po polsku, w Nowej Zelandii, z drugiej strony w drużynie z Nowej Zelandii, Alice Zeyman i Shona Marie Polly. I Magdalena po naszej stronie, po polskiej stronie siatki, Ola Lipska, jeden, Magda Sad, to drugi numer na koszulce. Myślenic jest dzisiaj, bo pewnie ci, którzy sportem interesują się na co dzień, pamiętają, że Magda grała tu w lidze, że w barwach zespołu z Myślenic została mistrzynią Polski juniorek swego czasu. I to właśnie teraz Magda Sad, druga zawodniczka poprzedniej edycji Plaży Open w Myślenicach, zaczyna od zagrywki. Zaczynają Polki od zagrywki z kosy, teraz bardzo dobrze mija rywalkę po skosie Alice Zeyman. 1-0 dla Nowej Zelandii. Magda Sad w przyjęciu. To zawodniczka, reprezentantka Polski, wielokrotna uczestniczka turnieju w siatkówki plażowej, multimedalistka plaży Open, ale także przecież zawodniczka reprezentująca barwy klubów, między innymi z Piły, z Bydgoszczy, ale także i Białegostoku. To w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. 3-0, udany początek. Nowozelandek, a teraz już 4-0, kolejny raz serwisowy. Teraz jest okazja dla Oli Lipskiej po bloku. No i Nowozelandki teraz bronią się świetnie. Kiwka Magdy Saty. Gdzie kucharek 6 albo gdzie zawodniczek? Gdzie zawodniczki 2? Tam nie ma co podbić, bo poszły w tym samym momencie do piłki. No i nie zdołały Nowozelandki uratować tej piłki. Jest pierwsze oczko dla Polek. Ola Lipska, kąśliwa, mocna zagrywka, ale za daleko. Ola skoczyła od siatki, nie zdołała podbić, zablokować tej piłki. Idealna przestrzeń pomiędzy blokiem a górną taśmą, nieskuteczne. Teraz nieskuteczny blok Oli na siatce. 5-1, Nowa Zelandia. W siatkę tym razem zagrywają zawodniczki z Nowej Zelandii. Przepraszam. 5-2 przy zmianie sezonu. Oczywiście zmieniamy co 7 punktów. Sześć-dwa. Nowa Zelandia. Magda Sad z problemami w przyjęciu, na za agresywnie dograna piłka. Alice Zeyman skutecznie, 7-2. Piłka zatańczyła na taśmie, ale no nie chcą zatrzymać się zawodniczki z Nowej Zelandii. 8-2. Teraz zepsuta zagrywka. Punkt trzeci dla Oli i Magdy. 3-8. Daleka zagrywka Oli Lipskiej po skosie, a teraz przedziera się
przez jej blok Shona Maripolej. Dziewięć, trzy, sześć punktów przewagi. Zawodniczek z Nowej Zelandii, Oraliwska dobrze dogrywa do Magdy Sad. Popracowała nad garstek, popracował Magdy. 4, 9. Piłka, jest Magda, ale ta piłka źle odbiła, niekorzystnie się dla Magdy i Oli od siatki. 10-4 dla Nowej Zelandii. Zaskoczyła piłka Magdę Sad, bo zatańczyła tam na taśmie, ale Magda, to jest klasa sama w sobie, to jest ogromne doświadczenie, setki, jeżeli nie tysiące godzin spędzonych na piasku, wiele rozegranych spotkań, mnóstwo medali, śmiało, zresztą wicemistrzyni Polski w siatkówce plażowej z zeszłego roku. Zmysłowic, a teraz dobrze uderzyła Shona Maripolej. Ale jeszcze tam nie do końca chyba zadowolona była ze swojej akcji w ataku. No to jest właśnie profesjonalizm, żeby nawet z sytuacji udanych wyciągać jeszcze to, że można zachować się jeszcze lepiej. Można było to zrobić jeszcze dokładniej. A teraz, no dokładniej się absolutnie nie dało. No bo w sam narożnik boiska zaatakowała Magdalena Sad. 6, Polska. 11, Nowa Zelandia. Dobry pomysł Magdy Sad, ale zabrakło precyzji, zabrakło dokładności. 12-6 Nowa Zelandia. Teraz z kolei siatka nie była sprzymierzeńcem Shony Maripolej. Aleksandra Lipska, 12-7, Nowa Zelandia, niedużo, ale jednak poza boisko. Poza boiskiem ląduje ta piłka, 6 oczek przewagi. Oliwi, Shony Maripolej, przepraszam, ja Liz Cejman. Teraz dobre przyjęcie, choć trudna to była zagrywka przez Magdę Sad, ale czekała sobie na piłkę Liz Cejman, ależ teraz Ola Lipska zamyka drogę na drugą stronę siatki rywalkom. 8 Polska, 13 Nowa Zelandia. 5-punktowe prowadzenie przy zmianie stron. 13-8. Przerwa techniczna. Wracają Magda i Ola na boisko. Magda Sad będzie zagrywała teraz po przerwie technicznej. 13-8 jednak. Cały czas wysoko 5 punktami, teraz już 6 prowadzą zawodniczki z Nowej Zelandii. 8-14. Zagrywa teraz Shona Maripolej.
Teraz po bloku Oli Lipskiej. Bardzo dobre, bardzo mądre uderzenie. No chyba jedno z najskuteczniejszych w siatkówce. Po bloku Bout. Nie do obrony absolutnie. 7 punktów przewagi. Team New Zealand. Wysoka piłka przyjęta teraz przez Olę Lipską. Jest okazja dla Polek do kontry. Nie kończy Magda. Ale kończy to Alice Cejman. 16 do 8. Osiem punktów przewagi. Ola pod górę, daleko od siatki, przyjęcie nie najlepiej, ale w ataku zdecydowanie lepiej. Radość z każdego punktu, z każdej akcji, z każdej chwili spędzonej na boisku. To coś, co cechuje Magdę Sad. Niezwykle radosna, ciesząca się tym, że może wprowadzić tą piękną dyscyplinę sportu zawodniczka. Zresztą tak samo Ola. Daleka zagrywka, ale spokojnie Cejman radzi sobie, odpuściła Lipska. Piłka zmyliła. Gdyby pewnie nie zmyliła, to tam piłkę Magda Sad by złapała. Rozstrzygnięcia 17-8. Teraz długa, długa walka na siatce, bo Kibi trafia w narożnik boiska. Cejman. Osiemnaście, dziewięć. Teraz kończy Ola. Ola Lipska. 10-18. Zmiana stron. Magda Sad w obronie, ale spokojnie czekała sobie Shona Marie Poleja. Ależ uderzyła, ależ to była akcja. Zawodniczek z Nowej Zelandii. 19 do 10 Nowa Zelandia. Dziewięć punktów z przodu. A teraz złe uderzenie. Za bardzo chyba chciała Magda Sad. Piłka spada daleko, daleko poza boiskiem. 20 do 10 dla Nowej Zelandii. Jeszcze raz olbrzymie problemy Oli Magdy w tym przyjęciu, a teraz kończą. I pierwszy set jest za nami. Pewne zwycięstwo. 21 do 10 zawodniczek z Nowej Zelandii. Sponsor strategiczny całego cyklu to oczywiście PKN Orlen. Za objęcie patronatem. Dziękujemy województwu małopolskiemu. Małopolska jest z plażą Open. Zresztą ten turniej to Grand Prix Małopolski. W siatkówce plażowej. Pary z Nowej Zelandii. Wczoraj w eliminacjach duety z Ukrainy. Niestety dla nich bez sukcesów, jeżeli chodzi o awans do turnieju głównego, ale tutaj oprócz par z Polski, z Nowej Zelandii w turnieju damskim zagra także para ze Słowacji. Turniej męski, no to Nowa Zelandia, Polska, Słowacja, no ale i w duecie razem z Maciejem Biernatem gra i prezentuje się naprawdę jak na razie bardzo dobrze. Zawodnik z
ze Słowenii. Nate Zemliak. Nie zapominajmy także o fantastycznym duecie Franciszek Pichera, Matias Jerzek. Za chwilkę początek. Początek seta numer 2. Pierwsza partia bardzo wyraźne. Prowadzenie. Zwycięstwo Nowozelandek, a na razie od prowadzenia zaczyna Magda Saviola Lipska. 1-0 Polska. Spokojnie. Kiwnęła. Skos. Ten blok. Oli Lipskiej. No na razie nie potrafią panie Lipska rozczytać tego, co robią Nowozelandki w ataku na siatce. No ale może za chwilkę karta się odmieni. Mają wszystko w swoich rękach. Mają na pewno spore umiejętności Magda Jola. Ale na razie poza boisko. Czyli 2-1 po drugim błędzie Nowozelandek. 2-1. Ola Lipska, Magda Sat. Lepiej z punktu widzenia polskich kibiców dla Polski, bo 3-2 prowadzą za siatką. Ta piłka, ale jest walka, jest ambicja, jest zaangażowanie Oli Magdy jeszcze otrzypuje tam twarz z piachu, bo gdzieś w okolice oczu chyba dostał się piasek, ale Magda to prawdziwa fajterka. 3-3 na tablicy wyników. Teraz piłka właśnie do Magdy. Trafiła Magda. Nie trafiła. Poza boisko jednak. Poza boiskiem jednak ląduje ta piłka. 4-3 przy pierwszej zmianie stron w tym secie dla zawodniczek z Nowej Zelandii. Zagrywka. Alice Cejman. Magda Sad mocno, ależ to było uderzenie Magdy Sad. 4-4. Nie dała. Shona Maripolej w defensywie podbić tej piłki. 4-4 na tablicy wyników. Jest okazja w górze dla Nowozelandek. Ola Lipska obita, potem piłka na antence. 5-4. Nowa Zelandia. Ola Lipska dobrze do Magdy. Sam czekała sobie jednak na tą piłkę Shona Marii. Polej do niej ta piłka i nie trafiła. No na razie dużo błędów zawodniczek z Nowej Zelandii w tym secie. Ze skoku mocno Magda Sad, duże problemy Nowozelandek, a teraz Ola Lipska, prowadzenie Polek, 6-5, Ola Magda ponownie na prowadzeniu.
6-5, bo ta śmieje Magda Sady w obronie. Teraz piłka właśnie do niej, ale zatrzymała się na siatce. Zatem zamiast 7-5 mamy 6-6. Siedem, zmiana stron przy wyniku, przy rezultacie remisowym. 7 Polska, 7 Nowa Zelandia. Teraz piłkę do gry będzie wprowadzała Shona Maripole. Bronią się Nowozelandki, Shona Maripole daleko i trafiła w okolice linii końcowej. 8-7 Nowa Zelandia. Dobra zagrywka między dwie zawodniczki, ale poradziły sobie Magda, chociaż teraz w ataku nie najlepiej. 9-7 dla Nowej Zelandii. 2 oczka przewagi. Magda Sad z dużymi problemami, ale czujnie na siatce Nowozelandki. Ktoś tam dotknął siatki Nowozelandki. Według arbitrów dotknęły. Przyznają się do błędu. 8 Polska, 9 Nowa Zelandia. Magda Sad chciała bardzo, to fakt, ale piłka spadła troszkę za linią końcową, poza narożnikiem boiska. 10-8 Nowa Zelandia. Teraz punktowa zagrywka Alizy Cejman. 11 Nowa Zelandia, 8 Polska. Magda Sad dobrze teraz po bloku Alice Cejman wykorzystała ułożenie dłoni w tym bloku rywalki. 9 Polska, 11 Nowa Zelandia. Ależ teraz zagranie. Praca na siatce przy tej piłce Nowozelandek. No naprawdę godna pochwały. 12-9. I 12-9. Shona Maripolei zagrywa Magdę
Sat. Ale ta sobie poradziła. Śpiewająca, choć nie miała łatwej sytuacji. Choć była w naprawdę trudnym położeniu, ale kto jak nie Magda ma ratować takie piłki. 10 Polska, 12 Nowa Zelandia. Oj, teraz Ola Lipska obita przez Alice. Cejman. 13 Nowa Zelandia, 10 Polska. Trzymają na dystans 2-3 punktów od dłuższego czasu. Ole i Magdę. Alice i Szona Maria. Ale teraz Ola Lipska. Daje pokaz swoich, no nieprzeciętnych umiejętności. Zawodniczka znana z gry w wielu klubach, też siatkówki oczywiście halowej, no bo przecież zeszły sezon, no to gra i bycie częścią Chemika Police, mistrza Polski. Ale także na swoim koncie Ola ma grę między innymi w klubach włoskich. Wisła, Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza. No, Ola jest absolwentką SMS-u Szczyrk. Była między innymi szóstą ze swoją reprezentacją na szóstym miejscu Mistrzostw Świata Junior w 2017 roku. A pierwszego sezonu Ola będzie grała w zespole z włoskiej Maceraty w Beniaminku Serie A, więc no naprawdę awans ten sportowy z Chemika Police, z klubu bardzo mocnego do niezwykle silnej włoskiej Serie A. 14-12 Nowa Zelandia. Ola Lipska teraz ruszona tym przyjęciem ściągała zbyt mocno, troszeczkę bojaźliwie być może podeszła do tego bloku Alice Cejman. 15-12 Nowa Zelandia. No zagrywa podobnie Alice. Przepraszam, zagrywała oczywiście Szona Malipolej. 13-15 Magda, Ola muszą gonić rywalki. One przegrały seta numer 1. One także muszą... Jeszcze do 13-13 dla Nowej Zelandii. Alice Cejman jeszcze raz. Ola Lipska. Trudny serwis, ale dobrze. A dynamicznie teraz Ola poszła w górę. Winda. Skok dobry Oli. 14-16. Gra na piasku, to troszkę też takie przygotowanie. Cały czas w ruchu Ola przed tymi trudami rozgrywek w Serie A. Teraz troszkę problemów na siatce, ale Nowozelandki. Klasa Alice Cejman w ataku na siatce. 17 Nowa Zelandia. 14 Polska. Trafia. Polski duet w boisko. 15-17. Skrócik. Dobry, bardzo dobry pomysł Magdy Sad, ale czujnie. Nowozelandki. Trafiły. Ali zjeszczona. My w boisko. 18. 15. Zagrywka.
Timu z Nowej Zelandii w Magde Sat. Dobre przyjęcie, szybka, dynamiczna akcja. Powalczyły na siatce Sat i Cejman. No ale ta jeszcze raz nie do zatrzymania. 19-15. Coraz więcej wskazuje nam na to, że spotkanie rozstrzygnie się to w dwóch setach. Chociaż i Ola, i Magda, no na pewno, jak je znam, nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Trudna, bardzo trudna to była zagrywka, zamyka Alice Cejman drogę Magdzie Sad. Raz, że przewaga warunków fizycznych, dwa, że bardzo mocno w siatkę wrzucona ta zawodniczka, zablokowana. Pierwszy set wyraźnie, bo do 10, teraz 15 do 20, Alice 20 do 15, bo tak, z punktu widzenia, z poziomu widzenia zagrywającej drużyny 20-15. Magda Sad jeszcze ratuje swoją drużynę, jeszcze. Magda, Ola. Piłka, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Ola Lipska, daleki serwis, dobre przyjęcie. Cejman, ale jeszcze lepszy atak Oli Lipskiej, 17-20. Kolejna okazja do bloku dla Oli, ale teraz Alice Cejman kończy 21-17 w meczu 2-0. To tyle ode mnie na razie. Słyszymy się z całą pewnością jeszcze wiele razy dzisiaj. Kłania się nisko i dziękuję. Piotr Bąk. Na program zaprosił jego sponsor PKN Orlen, sponsor strategiczny cyklu Plaża Open.